To, co najbardziej blokuje Twój potencjał życiowy i Twoją radość życia, psuje Ci zdrowie, relacje z ludźmi i tak dalej, to nieumiejętność radzenia sobie z przeciążeniem, z tym, co powoduje stres w Twoim organizmie i w Twoim umyśle. Stres nie jest stanem obiektywnym. Jest tylko jedna kategoria sytuacji, którą można nazwać stresem obiektywnym. To jest sytuacja zagrożenia życia lub poważna sytuacja zagrożenia zdrowia. Wszystkie inne sytuacje wynikają z Twojego stosunku do tego, co się dzieje, ze sposobu, w jaki to interpretujesz. Żeby nauczyć się mitygować stres, żeby nauczyć się redukować stres w Twoim organizmie, w Twoim umyśle, a tym samym odblokować wszystkie Twoje możliwości, musisz poznać siebie, musisz poznać swoją fizjologię, musisz poznać to, w jaki sposób umysł oddziaływuje na ciało. Gdy to wszystko stanie się Twoim udziałem, wtedy Twój potencjał życiowy się odblokuje i będzie realizować wszystko optymalny i bardzo efektywny sposób. Wszystko to, co masz do zrobienia i wszystko to, co jest treścią Twojego życia. Na program 8O składa się 8 rozdziałów. Każdy z nich to słowo rozpoczynające się na O. Pierwsze – odreagowanie. Drugie – oddychanie. Trzecie – obecność. Czwarte – oparcie w sobie. Piąte – odmawianie i odpuszczanie. Szóste – odpoczynek. Siódme – odżywianie. I ósme – opiekowanie się sobą. Żeby to przybliżyć, użyjmy metafory samochodu terenowego, którym wybieramy się w bardzo trudną wyprawę. Aby ta wyprawa nie stała się dla nas koszmarem i katastrofą, musimy zadbać o parę podstawowych spraw. I to jest właśnie program 8O. Pierwszą sprawą jest odblokować hamulce, to znaczy odreagować. Nie możemy jechać w trudną trasę, naciskając gaz i hamulec jednocześnie. Drugą sprawą jest dobrze zasilać ten samochód, czyli zadbać o prąd w akumulatorach i dobrą jakość paliwa. I to jest odżywianie się i oddychanie. Następną sprawą jest oparcie w sobie. To jest zadbanie o to, aby samochód był dobrze uwskaźnikowany, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, co dzieje się we wszystkich jego podzespołach, tak aby go nie zajeździć, ale jednocześnie wykorzystać wszystkie jego możliwości. Następną sprawą jest obecność, czyli świadomość trasy, którą się poruszamy, znajomość tej trasy, znajomość celu i spokój umysłu kierowcy. To pozwoli nam zaoszczędzić ogromne ilości energii i uniknąć wielu niepotrzebnych pomyłek. Następną sprawą jest regeneracja pojazdu, czyli wymiana i regeneracja zużytych części. I to jest rozdział pod tytułem odpoczywanie. No i wreszcie ostatnią sprawą jest pewien optymalny i ściśle przestrzegany program serwisowania tego samochodu w tej trudnej wyprawie. To wszystko składa się na program 8O. Ale w Twoim osobistym doświadczeniu uczestniczenia w tym programie napotkasz na różne możliwości, których nie podejrzewałeś nawet w sobie, na różne zasoby, których do tej pory nie było okazji odkryć. Napotkasz też ograniczenia, z którymi trzeba sobie będzie poradzić i które trzeba będzie nauczyć się przekraczać. Nauczysz się też rzeczy, o których do tej pory nie miałeś pojęcia, a które okażą się niesłychanie pomocne w tym, aby znosić trudy i przeciwności, jakie napotykamy w życiu. Dzięki uczestniczeniu w tym programie Twoje życie może się naprawdę odmienić. Wszystko, co robisz, będziesz mógł robić lepiej, dłużej i z większą radością i satysfakcją. Zapraszam.